Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja, niekoniecznie dziewica. Pamiętajmy o kobietach. A tak, oczywiście. Słuszna uwaga. I Maryja zawsze dziewica. Pokój temu domowi. Nie, nie, nie. Ja się nie spodziewam o tej porze. I przede wszystkim ja w ogóle nie jestem wierząca. Ale przecież było ogłoszenie na bramie. Już tydzień temu wisiała, że chodzimy z kolędą. Można się było przygotować. Pani przecież jest katoliczką. Nie, ja w ogóle nie jestem katoliczką i w ogóle nie jestem wierząca. Ale była pani chrzczona. No byłam, jak wszyscy chyba. No, czyli jest pani katoliczką i ma pani obowiązek przyjąć wizytę duszpasterską. Jest pani zobowiązana. Nie, ja nie jestem do niczego zobowiązana. Ja nie mam żadnych zobowiązań. Jestem wolna i samorządna. Czy pani dokonała apostazji? No nie dokonałam, bo nie miałam czasu ani cierpliwości. Czyli wszystko jest, że tak powiem, w totalnym porządku. Jest pani ochrzczona, podejrzewam, że nawet bierzmowana, więc nie została pani wykluczona z kościoła i wizyta duszpasterska należy się pani, że tak powiem, jak pieskowi miska. Aha, a tylko, że ja nie wiem, o czym my moglibyśmy ze sobą rozmawiać. Może o pedofilii w kościele? Panie Boże Wszechmogący, pobłogosław temu mieszkaniu, aby trwały w nim zdrowie i czystość, dobro i szlachetność oraz wierność Twoim przykazaniom, ażeby zawsze składać Ci dzięki. Niech to błogosławieństwo trwa w tym mieszkaniu i nad jego mieszkańcami teraz i na wieki wieków. Amen. Dobrze, dziękuję. To wszystko? Oj, a męża nie ma w domu? Pani sama tak ogarnia domek? Dzieci w przedszkolu? Nie. Patrzę na panią, to myślę, że pani ma dzieci w szkole. Tak? Zgadzam. Ja za herbatkę dziękuję bardzo. Napiłbym się, ale Bóg zapłać. Człowiek się napije herbaty, to potem tylko siku się chce. A w moim przypadku to trochę skomplikowane. Dużo zachodu. Niech pani się czuje u siebie. No. Jak się mieszka? A pan tu się w ogóle nie przedstawił? O, przepraszam. Ksiądz Marek. Jak ten ewangelista. Ładny laptop, stylowy. Leciutki pewnie, jaka karta graficzna. A, myśmy z kolegami w seminarium szczególnie zawsze lubili grać w Diablo. Zwłaszcza zaś umiłowaliśmy sobie drugą część, Pan Grozy. Walka archaniołów z demonami, niezwykle ekumeniczne i ewangeliczne. Ja nie gram gry. Projektuję wegańskie ubrania. O! Czyli co, bez miodu, mleka i jajek? Bez krzywdy braci mniejszych, jak mówił święty Franciszek. Kapucynów? Pani nie chce, żeby z pani ręki stała się krzywda jakiemuś kapucynowi? Proszę? Nie, no przecież to jest molestowanie, to muszę chyba zgłosić gdzieś. Co? Przepraszam. Najwyraźniej pani nie wie, kim są bracia mniejsi, a to właśnie kapucyni. No ale pani się wszystko kojarzy w nieopalonym piecu, jak to było? Nie, to jest obrzydliwość po prostu. Obrzydliwość. A ładna ta torebka, to jest ta wegańska właśnie. Proszę to zrobić. Proszę. Ja mógłbym sprawdzić, czy nie. Pani przypadkiem nie ma zakazanych przez kościół środków aborcyjnych. Co? Puść mi to! O! Proszę mi tu nie dotykać. Ale mojej. Ja chciałem tylko sprawdzić. No pani jest na... Glicerynę, coś? Dwa zawałowcy do takiej roboty przyjmują. Niech mogę oddychać. Co? Oddycha. Bo nie może. Odpuść mi grzesznemu. Nie pomnij na grzechy nasze, lecz wiarę swojego. To ci pomoże. Jedna dziura. Druga. O! Co się stało? Zemdlałem? Już wszystko w porządku, już może pan iść. Albo nie, usiąść na chwilę. Uratowała mi pani życie. Nic nie szkodzi?
Nic nie szkodzi, Bóg już mi wynagrodził. Panie Boże, wszechmogący, pobłogosław temu mieszkaniu, ale żeby zawsze w nim trwały radość i zdrowie, i czystość, i wierność, by po zamiarze wykazania błogosławień z Bożym i zawsze będzie nad tym miejscem i nad jego mieszkańcami, teraz i na wieki wieków. Amen. Dziękuję. Dziękuję. O, Bóg zapłać. Nie ma za co. Z Bogiem. Jezus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale ja nie jestem Jezusem. Chociaż w każdym z nas mieszka Jezus. Jestem ksiądz Łukasz, jak ten ewangelista. Ale u mnie był już ksiądz Marek, też ewangelista. Ale u nas nie ma żadnego księdza Marka. Ja mam nadzieję, że nie dała mu pani żadnych pieniędzy. Doszły u nas sygnały, że krąży oszust, który wyłudza datki od wiernych. Ha ha ha.